O ile na terenie działania suwalskiej komendy policji w 2021 roku odnotowano wzrost ilości wszczętych postępowań o blisko 3%, to w samym mieście ten sam wskaźnik zmalał aż o 1 piątą. Niestety o 6% zmalała również skuteczność policji w ściganiu sprawców przestępstw kryminalnych. Największy problem sprawiają mundurowym złodzieje samochodów, ale na szczęście dla mieszkańców. Tego typu zdarzeń jest bardzo mało. Nie zmienia jednak postaci rzeczy fakt, że blisko połowa sprawców tego rodzaju przestępstwa pozostaje nieuchwytna. Trudno mówić również o wybitnych osiągnięciach w ściganiu przestępców dokonujących kradzieży z włamaniem. W tym przypadku w 2020 roku efektywność policji wynosiła ponad 65%, a rok później zaledwie 34%. To znacząca różnica. Według opublikowanych danych poprawia się sytuacja w zakresie przestępczości nieletnich. W 2020 roku z 886 osób podejrzanych o popełnienie czynu zabronionego, aż 22 to były osoby nieletnie. W ostatnim pełnym roku kalendarzowym w ogólnej liczbie 683 podejrzanych było tylko 8 takich delikwentów. Po dość spokojnym 2020 roku zmieniła się też sytuacja na drogach. Ogółem liczba przestępstw drogowych w mieście zmalała, w powiecie minimalnie wzrosła, ale bilans wskazuje na poprawę. Analizując liczbę wypadków drogowych, znacznie mniej bezpiecznie jest w samych suwałkach, gdzie w 2021 roku zanotowano w policyjnych kronikach 20 tego rodzaju zdarzeń. Na znacznie większym, ale i mniej obciążonym terenie powiatu było ich zaledwie 12. Na obu obszarach przybyło kolizji. W 2021 roku w samych suwałkach było ich 789, a rok później Aż 874. W powiecie te dane również wystrzeliły w górę: z 306 w 2020 roku do 366 w 21. Według policyjnego raportu złożonego samorządowcom, naszego bezpieczeństwa strzeże łącznie 231 funkcjonariuszy.